Dzisiaj w tę środę popielcową słyszymy to słowo, które przestrzega nas przed obłudą, przed byciem obłudnikiem. Trzy razy w tej Ewangelii powtarza się, Jezus mówi: nie bądźcie jak obłudnicy, nie bądźcie jak obłudnicy. Kim jest obłudnik? Obłudnik to jest człowiek, albo inaczej, czasami obłudnikami możemy być wtedy, kiedy czynimy jakiś zewnętrzny gest i za tym zewnętrznym gestem nie stoi nic w sercu, żadna wewnętrzna motywacja. Możemy powiedzieć, że jest takim kłamstwem, czyli mówimy, że ktoś się uśmiecha obłudnie, to znaczy uśmiecha się do nas, ale w sercu wcale się nie cieszy na nasz widok. Wtedy mówimy o obłudzie. I dzisiaj Jezus nas przestrzega przed taką obłudą duchową. Ale my czasami, nie chcąc być obłudnikami, nie chcemy w ogóle wykonywać żadnego gestu. To znaczy mówimy, nie wiem, z kimś jestem pokłócony i mówię, no przecież nie wyciągnę do niego ręki, bo to byłoby nieszczere z mojej strony, więc nie wykonam tego gestu, nie wyciągnę ręki, nie przeproszę, bo moje serce tego nie czuje. Więc nie wykonuję tego gestu i często tego nie robimy. I wtedy może nawet jesteśmy z siebie dumni, że jesteśmy przecież szczerzy, nie jesteśmy obłudnikami, bo nie wykonujemy gestu. Ale to czujemy, że wcale nie o to chodzi, bo problemem nie jest to, że mój gest nie byłby jakimś kłamstwem, ale że to moje serce nie czuje, to moje serce domaga się przemiany. I o to tak naprawdę Jezusowi chodzi. Nie chodzi o to, żeby nie wykonywać gestów, jeśli one są nieszczere, ale żeby ten brak chęci wykonywania jakiegoś gestu sprowokował mnie do przemiany wnętrza. Żebym zadał sobie pytanie, dlaczego nie chcę wykonać tego gestu? Że to może moje serce domaga się uzdrowienia. I dlatego wykonujemy gesty, dlatego staramy się dzisiaj chociażby wykonywać ten gest posypania głowy popiołem, aby zadać naszemu sercu pytanie, czy jesteśmy gotowi do przebaczenia, czy jesteśmy gotowi do przemiany życia. Jeśli miałbym dzisiaj pokusę powiedzenia, no ten gest posypania głowy popiołem nie byłby do końca szczery, bo nie ma we mnie gotowości do nawrócenia, to nie znaczy, w takim razie ja tego gestu nie zrobię, nie przyjmę. Ale może właśnie przyjmijmy ten gest jako wezwanie, jako takie wołanie do mojego serca, zrób coś z tym. Jeśli tego nie czujesz, jeśli tego nie widzisz, to spróbuj coś z tym zrobić. Spróbuj i przyjmij takie wyzwanie, żeby to serce rzeczywiście było w zgodności z gestami. Jeśli nie ma zgodności wnętrza i zewnętrz, i tego, co zewnętrzne, nie chodzi o to, żeby przestać robić to, co na zewnątrz, ale żeby serce zmieniać. Jasne, musi być zgodność, ale czasami to wnętrze domaga się przemiany, to wnętrze domaga się, żeby coś zrobić. I czasami te zewnętrzne gesty, one nas tak właśnie zewnętrznie powołują do tego, żebyśmy byli zgodni, żeby nasze postępowanie też szło za gestami. To nie jest tak, że ja najpierw się nawrócę, a potem ewentualnie będę wykonywał gesty, ale czasami ten zewnętrzny gest, on pomaga i czy motywuje nas do tego, żeby zmienić to wnętrze. Mój kolega Meksykanin zawsze mi opowiada, bo w krajach Ameryki Łacińskiej ten gest popiołu jest trochę inaczej wykonywany, nie tak delikatnie jak u nas na głowę, tylko oni przyjmują znak krzyża na czole i oni biorą księża popiół, trochę mają wygodny palec i czynią znak krzyża z popiołu na czole. On się śmieje, że w ten sposób można wieczorem sprawdzić, kto był w kościele, kto nie, idąc po ulicy, zobaczyć, o, ten jeszcze nie był, może jeszcze ma szansę, o 20 jest msza. I oczywiście on się śmieje, ale też często mi mówił, że ten gest jest też takim wyrazem gotowości ludzi wierzących do tego, żeby ci, którzy nie są wierzący, weryfikowali trochę moją wiarę. To znaczy, czynisz ten gest, mówisz, że chcesz się nawrócić. Sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Czy twoje serce jest gotowe pójść za tym gestem. Bo my z tym popiołem możemy się jeszcze trochę ukryć. Wyjdziemy stąd,
delikatnie możemy tam trochę strząsnąć popiół i prawdopodobnie nikt się nie zorientuje, że byliśmy w kościele i przyjęliśmy ten gest, wykonaliśmy ten gest. Kiedy mielibyśmy taki znak na czole, już nikt by się nie ukrył. Już wszyscy by nas zobaczyli, że byliśmy w kościele, że jesteśmy wierzący i że zadeklarowaliśmy publicznie gotowość do przemiany życia. I wielu by nas mogło zapytać, zobaczymy. Zobaczymy, czy twoje życie rzeczywiście się zmienia. Chciałbym więc dzisiaj w tej Eucharystii prosić razem z wami, aby nasze serce też było gotowe pójść za tym znakiem. Pójść za tym gestem, który czasem jest na wyrost, zgadzam się, że być może moje serce jest trochę z tyłu za tym gestem, ale ono chce iść za tym gestem, chce pójść naprzód, chce się rzeczywiście nawrócić. I o to dzisiaj razem z wami chcę prosić, abyśmy rzeczywiście żyli w zgodności, ale nie bali się też tego pociągnięcia do przodu, do bycia pociągniętym do przodu przez taki gest, który niekiedy jest na wyrost. I dzisiaj Kościół zaprasza nas właśnie do tego, abyśmy przyjęli ten gest, nawet jeśli nasze życie jeszcze nie jest idealne, czy takie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale niech ten gest pociąga nas do przodu i niech serce za tym gestem pójdzie.